Materiał zrealizowany dla portalu histma.org. Histma.org. Łączy nas historia. Marek Teller. Nieznane powojenne losy Inny Benity. Tajemnica z Rumspringe. Tekst jest fragmentem książki Zapomniani artyści II Rzeczypospolitej. Szczegóły w opisie. Dotychczas najczęściej twierdzono, że jedna z najpiękniejszych przedwojennych aktorek, Inna Benita, zginęła w kanałach w drodze do Śródmieścia w czasie Powstania Warszawskiego. Okazuje się jednak, że przeżyła wojenną zawieruchę i znalazła schronienie w Dolnej Saksonii. Słoweński polityk Ingo Pasz, minister turystyki w pierwszym demokratycznym rządzie Słowenii w latach 1990-92, i jego brat bliźniak Boris Pasz, dyplomata słoweński w Berlinie, przez wiele lat szukali informacji na temat losów swojego młodszego o 3 lata przyrodniego brata Tadeusa Michaela. Ich ojciec Hans Georg Pasz, który pracował w Niemczech w wypożyczalni samochodów, zerwał kontakt z żoną Elisabeth Marią, aktorką używającą na scenie imienia Nives, oraz synami. I na początku 1943 roku wyjechał do Warszawy. Nives Pasz wyruszyła wówczas z dziećmi w poszukiwaniu lepszych warunków do życia do Lublany. 4 listopada 1943 roku oficjalnie uzyskała rozwód z mężem. Dopiero po prawie 70 latach udało się braciom Pasz ustalić, co dalej działo się z ich ojcem. Po zakończeniu II wojny światowej wraz z nową żoną, Inną, znalazł się w obozie dla uchodźców na terenie gminy Rumspringe. Bracia Pasz dotarli również do dokumentów rzucających światło na losy ojca i jego nowej rodziny. Aktu ślubu z Inną, potwierdzenia ojcostwa syna Inny, Tadeusa Michaela i aktu zgonu Hansa Pasza, a od ówczesnej opiekunki Tadeusa Michaela, Anny Reuter, otrzymali kilka zdjęć młodszego brata i jego matki. Wydane tuż po zakończeniu II wojny światowej metryki zawierają charakterystyczne dla dokumentów niemieckich z lat 1945-46 pieczątki hitlerowskie z wydrapanymi elementami nazistowskimi. Ze źródeł tych wynika, że tajemniczą Inną Pasz była popularna przedwojenna polska aktorka Inna Benita, znana między innymi z takich filmów jak Przybłęda, Ludzie Wisły i Ja tu rządzę, a w czasie okupacji występująca w warszawskich teatrach jawnych, kontrolowanych przez hitlerowców, między innymi Komedia, Niebieski motyl i Miniatury. Dotychczas w publikacjach książkowych i prasowych najczęściej podawano, że Inna Benita zginęła w ostatnich dniach sierpnia 1944 roku w czasie przeprawy ludności cywilnej Warszawy kanałami do Śródmieścia, opatrując tę informację mniejszym lub większym znakiem zapytania. Podstawą do tego twierdzenia była relacja świadka, pani Elżbiety Lemańskiej, zamieszczona w plus minus w 2000 roku. Ewakuacja przebiegała sprawnie, dopóki nie poczuliśmy gazu. Trujące opary pojawiły się w kanale gdzieś na wysokościach skrzyżowania Senatorskiej i Placu Teatralnego. Oj, chyba się pomyliłam, przepraszam. Pamięć nie dopisuje. Tam zbombardowali nas granatami. Gaz zaczęliśmy wdychać później. Pewnie w okolicy Narożnika Królewskiej i Placu Piłsudskiego. W każdym razie już blisko Śródmieścia, celu naszej wędrówki. Wtedy właśnie widziałam ją po raz ostatni. Zupełnie nie zdawała sobie sprawy z zagrożenia. Usiłowała nucić operetkowe arie. Od czasu do czasu śmiała się do łez. Niewątpliwie po stracie dziecka, które z wycieńczenia zmarło w ramionach matki, popadła w obłęd. Baliśmy się, że jej głośne zachowanie może zwabić czatujących na powierzchni Niemców, ale nagle zniknęła. Nie wiem, czy zatruła się oparami, czy też utonęła. Pewne jest, że w przeciwieństwie do życia, śmierć miała bardzo niefilmową. Starsza pani wyraźnie podkreślała, że zawodzi ją pamięć,
a w pełnych oparów, ciasnych i ciemnych kanałach z pewnością trudno było rozpoznać Inę Benitę i móc stanowczo stwierdzić, że dziecko, które trzymała w rękach, nie żyło. Relacja pani Lemańskiej stoi zresztą w wyraźnej sprzeczności z cytowanym przez biografa Iny Benity, Piotra Gacka, wspomnieniem Krystyny Marynowskiej, której aktorka Freda Kleszczówna opowiedziała o swoim spotkaniu z Iną w Śródmieściu we wrześniu 1944 roku. W schronie przy Wareckiej nie zostałam mamy, ale spotkałam tancerkę Fredę Kleszczównę. I ona mi powiedziała, pamiętam jakby to było wczoraj, że spotkała Inę Benitę, która zdołała przejść z synkiem kanałami ze Starego Miasta. Ina rozpaczała, że zgubiła dziecko. Prosiła, Freda, pomóż mi znaleźć mojego synka. On jest zupełnie podobny do Mickey Mouse. Ina zostawiła dziecko pod opieką znajomej opiekunki i sama poszła po mleko. Kiedy wróciła, dom był częściowo zburzony i nie było tam już dziecka z opiekunką. Freda z Iną znalazły dziecko i opiekunkę, która schroniła się w jakiejś piwnicy podczas bombardowania. Sugerowano jednak, że nawet jeśli aktorka przeżyła przejście przez kanały, mogła zginąć w czasie bombardowania Śródmieścia. Trudno było bowiem wyjaśnić jej całkowite milczenie po II wojnie światowej. W świecie artystycznym nie wierzono jednak w śmierć Iny Benity w czasie powstania. Marcin Szczygielski, który napisał inspirowaną życiem aktorki powieść Poczet Królów Polskich, rozmawiał z przyjaciółkami Iny z przedwojennych lat, Krystyną Marynowską i Zofią Wilczyńską. Krystyna Marynowska prawie roześmiała mi się w twarz, gdy jej powiedziałem, że Ina podobno zginęła w kanałach podczas powstania, wspomina. Z kolei Zofia Wilczyńska stwierdziła, że Ina była zbyt cwana, by dać się zabić w kanale i że wiele osób mówiło jej, że miało kontakt z aktorką już po powstaniu warszawskim. Nawet w artykule o Benicie w tygodniku Ekran w ramach cyklu Na ekranie wspomnień z grudnia 1961 roku Zdzisław Ornatowski pisał o Benicie, że przeżyła wojnę i wraz ze swoim austriackim kochankiem wyjechała do Wiednia, lecz nie podał źródła tych doniesień. Piotr Gacek w książce Ina Benita – Za wcześnie na śmierć cytuje relację pani Ewy Muraszki ze Złotoryi, której rodzice Zofia i Jan Grzesikowie mieszkali w Pruszkowie, kiedy znajdował się tam obóz przejściowy dla ludności cywilnej Warszawy. Pewnego dnia Zofia Grzesikowa przyniosła do domu kilkumiesięcznego, głodnego i schorowanego chłopca, którego następnie pospiesznie ochrzczono w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w pruszkowskiej dzielnicy Żbików. Któregoś dnia na spacerze do mamy i dziecka podeszła starsza kobieta. Przyglądała się dziecku, rozmawiała, pytała. Aż w końcu przyznała, że poznaje tego chłopca. Opiekowała się nim w Warszawie i zna jego matkę. Ona żyje, uciekła z kraju. To Mimi, synek aktorki Iny Benity, który zaginął podczas bombardowania, wspominała Ewa Muraszkowa w rozmowie z Piotrem Gackiem. Wkrótce Grzesikowie zaczęli otrzymywać z Austrii listy od Iny Benity, a na początku 1945 roku chłopca zabrał od małżeństwa tajemniczy mężczyzna, którego przyprowadziła do nich była opiekunka Tadeusza Michała. Podobno jeszcze przez kilka miesięcy Ina Benita, wdzięczna za uratowanie synka, korespondowała z Grzesikami, lecz w pewnym momencie kontakt nagle się urwał. Listy od Iny zaginęły w czasie jednej z przeprowadzek rodziców pani Muraszki, co uniemożliwia zweryfikowanie prawdziwości tej opowieści. Pozostało tylko jedno zdjęcie Zofii Grzesik z Mimim. Ina Benita przeżyła zatem piekło wojny. Pozostaje jednak pytanie, gdzie udała się po zakończeniu powstania? Dalsze informacje na temat powojennych losów Iny Benity przynoszą wspomniane dokumenty z Archiwum Braci Paszów. 6 kwietnia 1945 roku w Hohegeis w Goslerze w Dolnej Saksonii pojawia się aktorka Inna Florow-Buchak, tak brzmiało prawdziwe nazwisko Iny Benity, w towarzystwie narzeczonego,
pochodzącego z Berlina Hansa Georga Pascha i ich rocznego synka Tadeusa Michaela, nazywanego pieszczotliwie Teddy. Prawdopodobnie pseudonim chłopca był nie tylko anglojęzycznym zdrobnieniem imienia Tadeusz, lecz również nawiązywał do białego owczarka rumuńskiego Iny, Misia, który towarzyszył jej przez niemal całą aktorską karierę i zginął we wrześniu 1939 roku. 22 maja 1945 roku para oficjalnie otrzymała meldunek w tym mieście. Ze złożonych przez Innę i Hansa Georga zeznań wynikało, że ostatnie 6 miesięcy mieszkali w Berlinie, chociaż zdaniem Ingo Pascha trzeba do tych słów podchodzić z dużą rezerwą. Identyfikując Teddy'ego z Mimim, wychowanym przez rodzinę Grzesików, trzeba by przyjąć, że to Hans Pasch odebrał od nich dziecko i następnie już wspólnie z Inną, która wcześniej przebywała w Austrii, udał się do Hohegeis. Być może dalsze badania pozwolą dokładnie ustalić, co działo się z Inną między październikiem 1944 a kwietniem 1945 roku. Nie wiadomo dokładnie, kiedy i w jakich okolicznościach Ina Benita poznała Hansa Georga Pascha. Jego syn Ingo Pasch przypuszcza, że Hans nawiązał intymną relację z Inną niedługo po przyjeździe do Polski. Być może miał ją chronić, aby hitlerowcy nie dowiedzieli się o jej żydowskim pochodzeniu. Już wcześniej w Berlinie mój ojciec, który kompletnie unikał służby wojskowej, ukrywał Żydów w naszym mieszkaniu, przedstawicieli rodziny Glaserów. Z tego powodu mieliśmy nawet kontrolę ze strony SS. Dowiedziałem się tego od mojej polskiej opiekunki Agaty Krótki, która towarzyszyła nam przez kolejne lata, opowiada Pasch. Dzięki fałszywemu zaświadczeniu o poważnej wadzie serca, ojciec Ingo Pascha, który był zagorzałym przeciwnikiem reżimu Hitlera, uniknął służby wojskowej. Informacje o żydowskich korzeniach Inny potwierdza również relacja Zygmunta Kałużyńskiego, który miał z Inną Benitą kontakty towarzyskie przez swojego wuja, Tadeusza Gawczyńskiego. Krytyk filmowy twierdzi, że matka aktorki gorliwie praktykowała prawosławie, ponieważ pochodziła z rodziny żydowskich przechrztów. Przyjaciółki Inny z lat przedwojennych nie wspominały jednak nigdy o relacji łączącej ją z Hansem Georgiem Paszem. Owszem, wiedziały o romansie Inny, ale z austriackim fotografem Ottonem Maximilianem Haverem, w czasie okupacji oficerem sztabu Wehrmachtu, przydzielonym do akcji propagandowych. Związek ten miał się zacząć w drugiej połowie 1942 roku. Zgodnie z ich relacjami, w sierpniu 1943 roku Inna wyjechała, podobno w towarzystwie Havera, do Wiednia, a po powrocie do Warszawy na początku 1944 roku zapłaciła za tę miłość wysoką cenę. Aresztowano ją za Rassenschade, skalanie czystości rasy germańskiej. Piotr Gacek twierdzi z kolei, że Inna Benita i Otto Haver byli sądzeni z paragrafu Umgang Verbot, czyli zakaz kontaktu, lecz neguje zarazem w swojej książce żydowskie pochodzenie Inny. Nie zachowały się jednak dokumenty, które jednoznacznie potwierdzałyby przyczyny aresztowania aktorki, więc kwestia ta cały czas pozostaje otwarta. 7 kwietnia 1944 roku w więzieniu na Pawiaku aktorka urodziła syna Tadeusza Michała. Przez lata powszechnie uważano, że był on synem austriackiego kochanka Inny, który po jej aresztowaniu został wysłany na front wschodni i słuch po nim zaginął. Odnalezione przez braci Paszów dokumenty zaprzeczają jednak tym informacjom. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że przez pewien czas aktorka była jednocześnie związana z dwoma mężczyznami, Hansem Paszem i Ottonem Haverem. Pasowałoby to do obrazu, jaki utrwaliły sobie na temat Inny jej przyjaciółki. Zgodnie twierdziły, że była ona bardzo kochliwa. Do grona jej kochanków należeli przed wojną między innymi Igo Sym i Wojciech Ruszkowski. Poza tym w czasie wojny szczególnie potrzebowała ochrony. Na zlecenie grupy kontrwywiadu ZWZ-AK Romana Niewiarowicza, głównego reżysera w Teatrze Jawnym Komedia,
w którym Ina grała w latach 1940-1942, zbierała informacje na temat Niemców i współpracujących z nimi polskich artystów. W nieznanych bliżej okolicznościach Ina straciła jednak kontakt z Hansem Paszem i odnalazła go dopiero po zakończeniu powstania, gdyż przez cały okres walk nigdy nie była widziana w jego towarzystwie. Razem opuścili Polskę i osiedli w Dolnej Saksonii, a być może wcześniej przez krótki czas mieszkali również w Austrii. W chwili przyjazdu do Hohegeis Inna Florow-Buchak, wel Ina Benita, była już z Paszem w zaawansowanej ciąży. Nic więc dziwnego, że postanowiła zalegalizować swój związek. 3 czerwca 1945 roku w Hohegeis została żoną Hansa Georga Williego Pasza. Świadkami na ślubie państwa Pasz byli 53-letnia Margaret Lommel z domu Henstel i 37-letni pisarz Herbert Lander. W świetle prawa Ina popełniła bigamię, ponieważ ze swoim poprzednim mężem, operatorem filmowym Stanisławem Lipskim, nigdy nie uzyskała rozwodu. Od września 1939 roku nie miała z nim już jednak żadnego kontaktu, a formalnie byli w separacji. Dokumentem z 21 czerwca 1945 roku Hans Georg Pasz potwierdził, że jest biologicznym ojcem syna Inny Tadeusza i nadał mu oficjalnie swoje nazwisko. Wcześniej chłopiec występował bowiem w dokumentach pod nazwiskami Lipski lub Florow-Buchak. 28 lipca 1945 roku w szpitalu w Duderstadt rodzina Paszów powiększyła się o jeszcze jedno dziecko. Ina urodziła córkę Ritę Annę. Dziewczynka prawdopodobnie zmarła 3 dni po narodzinach, chociaż nie zachowały się dokumenty, które potwierdzałyby jej śmierć. Akt ślubu Iny i Pasza przynosi zarazem nowe informacje na temat rodziny aktorki, a przede wszystkim jej rodziców. Dowiadujemy się bowiem, że Inna Florow-Buchak urodziła się 1 marca 1912 roku w Kijowie jako córka przedsiębiorcy Mikołaja Florowa-Buchaka i Heleny z domu Jeszczenko, wyznawców prawosławia. Ojciec Inny urodził się 5 maja 1875 roku w Symferopolu i zmarł w 1944 roku w Warszawie. Matka urodziła się 22 kwietnia 1880 roku w Kijowie i zmarła w 1920 roku w Warszawie. Rodzice aktorki pobrali się w 1911 roku w Warszawie. Podana jest w tym dokumencie nawet data poprzedniego ślubu Benity ze Stanisławem Lipskim, 29 kwietnia 1938 roku, która pokrywa się z warszawską metryką ślubu. Wątpliwości budzi jedynie nazwisko panieńskie matki Inny. Jeszczenko podaje co prawda również metryka ślubu Inny Benity z Jerzym Tesławskim, jednak Jerzy Maśnicki i Kamil Stepan, powołując się na akta meldunkowe, podali w pleografie, że brzmiało ono Orańska. Być może matka Inny była dwukrotnie zamężna, a jedno z nazwisk było nazwiskiem jej pierwszego męża. Wymieniony dokument i relacja Kałużyńskiego pozwalają stwierdzić, że Ina Benita nie przeszła na prawosławie w chwili ślubu z pierwszym mężem Jerzym Tesławskim, jak pisze Piotr Gacek, lecz została w tej religii wychowana. Wątpliwości budzą też podane przez biografa Inny imiona aktorki – Janina Benita Luna. W dokumentach Związku Artystów Scen Polskich przed przyjęciem pseudonimu Ina Benita aktorka występowała jako Inna Buchakówna i tylko to imię podają jej metryki ślubu z Tesławskim i Paszem. Zgodę na używanie przez Buchakównę pseudonimu Ina Benita wydano na posiedzeniach związku odbywających się od 15 lipca do 20 listopada 1930 roku. Zatem Benita nie mogło być jej drugim imieniem. Przez kilka miesięcy Hans i Inna Paszowie wiedli szczęśliwe życie w regionie Rumpspringe w powiecie Göttinga. Po kapitulacji III Rzeszy 8 maja 1945 roku obszar ten znajdował się w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Małżonkowie zamieszkali z synem w jednej z przeznaczonych dla uchodźców chałupek.
Warunki życia były trudne, lecz Ina czuła się szczęśliwa. Miała męża i synka. W końcu po trudach wojny zaczęła mieć szansę na stabilizację i normalność. Ogromnym wsparciem była dla niej sąsiadka Anna Gulow, po mężu Reuter, której często powierzała pod opiekę Teddy'ego. Jest ona zarazem ostatnim żyjącym świadkiem, pamiętającym, co wydarzyło się w Rumpspringe w 1945 roku. Odzyskane szczęście Inny Benity, teraz już inny pasz, przerwała rodzinna tragedia. 15 listopada 1945 roku Hans Georg Pasch wyszedł z domu, aby sprzedać ciężarówkę i już nie wrócił. Przybywający w Rumpspringe robotnicy ze wschodu napadli go na przystanku autobusowym. Mąż Inny próbował ratować się ucieczką, lecz rozbójnicy dogonili go w lesie Rüdershausen i tam brutalnie zamordowali. Tylko upór i determinacja Inny doprowadziły do tego, że po 3 miesiącach ciało jej męża zostało odnalezione, a sprawcy zbrodni zatrzymani przez brytyjską policję i osądzeni. Przez kolejne dni aktorka chodziła od chałupki do chałupki i wypytywała wśród sąsiadów, czy ktoś coś widział. Kiedy 18 lutego 1946 roku w urzędzie Rüdershausen Ina składała zawiadomienie o śmierci męża, w przypływie emocji podała jako swoje panieńskie nazwisko Benita. Dopiero 12 listopada 1953 roku, w związku z zarządzeniem Sądu Rejonowego w Getyndze z 28 października tegoż roku, dodano sprostowanie, że nazwisko panieńskie wdowy po Hansie Paszu brzmiało Florow Buchak. 23 listopada 1953 roku sprostowano też zapis imienia. Inna zamiast Ina. Inny Pasz z domu Florow Buchak nie było już wówczas w Niemczech. Po śmierci męża nie widziała już sensu w dalszym pobycie w Rumpspringe. Według relacji Anny Reuter wkrótce opuściła miasteczko i udała się z synem w nieznanym bliżej kierunku. Przebywała jednak jeszcze w Niemczech latem 1946 roku, gdyż z tego okresu pochodzi zdjęcie Inny z synkiem, które przysłała jego opiekunce. Trudno rozpoznać na nim dawną gwiazdę kina. Wróciła do ciemnych włosów, przestała używać mocnego filmowego makijażu, a traumatyczne wojenne przeżycia odbiły się negatywnie na jej wyglądzie. Jedynym wyrazistym elementem, który pozostał z dawnej Inny, był jej charakterystyczny uśmiech, eksponujący piękne białe zęby. W jej twarzy wszystko się śmieje, a przede wszystkim zęby. Pisał o Benicie Mieczysław Sztycer na łamach kina w 1933 roku. Na odwrocie zdjęcia Ina umieściła wiadomość w języku niemieckim. Droga Ann, niedługo wracamy do domu i nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy naszą Ann. Dlaczego nam nie odpowiedziałaś? Ależ ty leniwa. Pozdrowienia, Ina Pasch. Kiedy w 2013 roku Ingo Pasch spotkał panią Reuter, wspominała ona Innę jako niezwykłą kobietę i zastanawiała się, czy jej ukochany podopieczny Teddy jeszcze żyje. Na zachowanych w Dolnej Saksonii dokumentach kończą się pewne przekazy źródłowe na temat powojennych losów Inny Benity. Co dalej działo się z aktorką? W rozmowie z Marcinem Szczygielskim Zofia Wilczyńska stwierdziła, że po wojnie mogła ona wyemigrować do Ameryki Południowej. Wspomniała też o tajemniczym mężczyźnie, mówiącym po polsku z niemieckim akcentem, który zadzwonił do niej do domu artystów, weteranów scen polskich, gdzie spędziła ostatnie lata życia. Wypytywał o rolę aktorskie Inny i o to, jaka była w osobistych kontaktach, sam mając przy tym dużą wiedzę na temat jej życia. W końcu Wilczyńska zapytała, czy nie jest on przypadkiem synem Inny Benity, lecz w tym momencie telefon rozłączył się. Dlaczego jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych aktorek II Rzeczypospolitej nigdy nie zdecydowała się na powrót do Polski, ani nawet na nawiązanie kontaktu ze znajomymi? Jestem pewny, że Benita nigdy nie chciałaby zostać w komunistycznym kraju. Z dzieciństwa pamiętała rewolucję i wydarzenia w Kijowie.
gdy jej mąż Stanisław Lipiński chciał, by we wrześniu 1939 roku uciekli wspólnie z innymi artystami do Związku Radzieckiego. Wolała zostać sama w okupowanej przez Niemców Polsce, niż wyjechać do ZSRR. Nawet mając świadomość, że jest poszukiwana przez gestapo za udział w antyhitlerowskiej rewii Orzeł czy Reszka, wystawionej w 1939 roku w Alibabie, tłumaczy Marcin Szczygielski. Ponadto Ina występowała w czasie wojny w warszawskich teatrach jawnych, co w okresie stalinizmu było traktowane jako przejaw kolaboracji z okupantem. Wielu artystów, którzy podjęli pracę w teatrach komedia, miniatury czy Niebieski Motyl, było ostro krytykowanych i represjonowanych. W propagandowej audycji Fala 49 komunistyczna dziennikarka Wanda Odolska nazwała Benitę hitlerowską dziwką. Nic więc dziwnego, że aktorka nie chciała być częścią tego świata. Nie chciała też, by dorastał w nim jej syn Tadeusz Michał. Tymczasem w lutym 2018 roku pod artykułem na temat Inny Benity na stronie Ilustrowanego Tygodnika Polskiego pojawiła się poruszająca wiadomość od użytkownika Public Radio, twierdzącego, że jest wnukiem Inny Benity. Ina przeżyła. Była moją babcią. Tadeusz jest moim ojcem. Bardzo doceniam ten artykuł. Nie wiedzieliśmy nic o jej życiu, a przynajmniej niewystarczająco dużo. Do wczoraj nie wiedzieliśmy nawet o filmach. Nie wiedzieliśmy, że była aktorką. Z tego, co wiedzieliśmy, pracowała jako komik w Maroku, zanim przyjechała do USA. Mieliśmy lampy z Pałacu Książęcego w Maroku. Nigdy nie mogłem zrozumieć dlaczego. Wiedzieliśmy o narodzinach ojca w obozie, ale babcia nigdy nie powiedziała nic konkretnego. Moja matka próbowała nagrać ją na taśmie. Nic. Wiedzieliśmy, że wiele razy zmieniała tożsamość i często próbowałem ją zrozumieć. Dziękuję za obserwacje na temat języka. Zmarła, kiedy miałem około 12 lat. Miała śliczny akcent, ale jeżeli mówiła innymi 6 językami tak płynnie, jak mówiła po angielsku, prawdopodobnie była bardziej lingwistycznie funkcjonalna niż płynna. Twój artykuł nauczył mnie więcej o mojej babci i rodzinnej historii, niż kiedykolwiek wiedziałem. Muszę to powiedzieć. Zapomnijcie o tym, że babcia kolaborowała z nazistami. Zostałem wychowany w skrajnej nienawiści do nazistów. Jeśli zrobiła kiedykolwiek coś kwestionowanego moralnie, to było w obronie własnej. Autor artykułu o Inie Benicie na stronie Ilustrowanego Tygodnika Polskiego nawiązał kontakt z autorem komentarza. Otrzymał od niego nawet zdjęcie Iny po latach, lecz uznał je za postarzone komputerowo i nie uwierzył w podane przez niego rewelacje. Okazało się jednak, że pisał on prawdę i rzeczywiście jest wnukiem przedwojennej gwiazdy filmowej. Jak potoczyły się dalsze losy Iny Benity? O tym w następnym rozdziale. Dla portalu Histma.org czytał Mateusz Balcerkiewicz. Jeśli podobał Ci się fragment i chcesz poznać dalsze losy Inny Benity, zapraszamy do zakupu książki Marka Tellera Zapomniani artyści II Rzeczypospolitej. Szczegóły w opisie.